Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie! Przede mną występowali posłowie, wygłaszając oświadczenia. Ja również chciałabym się przyłączyć do tych życzeń, które płyną do strażaków, jako że dzisiaj, 4 maja, jest Dzień Strażaka. I szczególnie w tym dniu pamiętamy o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnej. Druhny i druhowie, dziękuję Wam za Waszą służbę. Ślę moje najlepsze życzenia, tyle powrotów, ile wyjazdów na akcję. Jako wiceprzewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków życzę Wam zdrowia, wielu przyjaciół. Dziękuję również Waszym rodzinom. Oprócz tych życzeń życzę Wam, aby rządzący chcieli wreszcie zająć się obywatelskim projektem ustawy o dodatku do emerytur dla ochotników strażaków. Dla rzeszy 500 tysięcy strażaków ochotników. Ten projekt leży już drugą kadencję. To dodatek w wysokości 300 zł za 20 lat służby udziału w akcjach. To nie ten projekt ustawy, o którym mówi rząd. Skromne pieniądze i podwyższenie lat służby. Bez Was 40 tysięcy strażaków Państwowych Straży Pożarnej nie byłoby w stanie uczestniczyć w bardzo wielu aktach. To dzisiaj pokażecie szacunek na tej sali, jeśli przyjmiecie projekt z przedłożenia obywatelskiego. Bo tak zapewnialiście i skierowaliście go do komisji. Przyjęcie tego projektu będzie najlepszym prezentem na Dzień Strażaka. Dla tych, którzy poświęcają swoje życie, biorąc udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Którzy pod sztandarem Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, nie zważają na to, jakie zagrożenia na nich czyhają. To będzie odpowiedź i to będzie najlepszy prezent. Drugą kadencję leży ten projekt ustawy. Wreszcie zajmijcie się i to, co pochodzi od środowisk ochotników, strażaków, powinno być uszanowane, jeśli mamy dla nich szacunek. Jeszcze raz, niech święty Florian ma Was w opiece. Dziękuję bardzo.